Dobra, kończymy tą przerwę i jedziemy dalej. No tak czy inaczej, moi drodzy, czekamy wciąż na poranek. Ale mamy pierwszy kawałek przetopionego żelaza. Potrzebujemy takich 4, żeby zrobić dłutko. Możemy jednak zrobić kolejną rzecz, a mianowicie z jednej kości wyrzeźbić haczyk. To chwilę potrwa, ale warto. Ponieważ wtedy będziemy mogli zrobić wędkę i łowić ryby. Zwierząt coraz mniej w okolicy. O, zgasło, okej. Okay. Czyli coś takiego by się przydało. Czyli teraz technicznie możemy nawet sobie wyjść w nocy na ten nasz dziedziniec. Bo jedyne, co może nas tu zaatakować, to pająki. A, czyli tak, w dalszej perspektywie co bym chciał? Chciałbym zabezpieczony przed potworami taki, nie wiem, przejście, też ogrodzone płotem, i wieżę nad tą rzeką. Wtedy moglibyśmy w nocy łowić ryby. A bodajże, kiedy jest pełnia, to są największe szanse na udany połów. Okej, okay, dobra, jednak są wilki w okolicy. Haczyk prawie gotowy. Ryby biorą też lepiej, jeżeli pada. Czyli jeżeli tylko będzie padał deszcz, to też będziemy to wykorzystywali. Ale na razie nie będę robił wędki. Na razie chyba te sieci tak na awaryjnie będę trzymał. Gdyby zaszła potrzeba, powiedzmy, zrobienia toporu. Ale jak coś, to haczyk już mamy. Czyli spoko, jest postęp. Kolejna porcja cegieł też powinna chyba być. Właśnie, tego dnia czy kolejnego? A, zresztą widzimy je, nie są jeszcze wysuszone. Czyli te cegły wieczorem kolejnego dnia. Dobra, czyli kolejnego dnia, wiecie co, ruszamy na wyprawę rozpoznawczo-łowiecką. Potrzebujemy więcej mięsa, bo mamy w tej chwili tylko 2 kawałki. I szukamy bagien, tak żeby znaleźć trzcinę i mieć źródło wikliny. No, ponieważ no, nie mamy skrzyń, kończy nam się miejsce w ekwipunku. Przydałoby się jakiś sposób na magazynowanie naszych zasobów. Zrób od razu 2 haczyki. W sumie. A nie, zanim jedną wędkę zużyjemy, to bardzo długi czas upłynie. Chyba nie ma takiej potrzeby. Nie, jeden haczyk chyba wystarczy. Podziemny tunel do łowiska? Niekoniecznie podziemny, to wystarczy, żeby był płot. Wystarczy, żeby to był płot. Dobra, jest poranek. Czyli za chwilę ruszamy. Słyszałem jakieś kroki. Nie słyszę dźwięku kości ani zawodzenia zombie, czyli mamy creepera chyba w okolicy. Plus jest taki, że mamy ten płot, czyli no, creeper nas nie powinien zaskoczyć. Dobra, ruszamy. Ruszamy na wyprawę. Okej, tam jest creeper. Są szkielety. A, też dobrze by było zrobić obchód i pozbierać łupy po potworach. A, dobra. Szybko się oddalmy przed potencjalnymi creeperami. Miejmy nadzieję, że pająk nie jest już agresywny, ale chyba nie. Nie. Nie będę na niego polował chyba. Wciąż mamy dużo sieci w okolicy. I teraz tak, potrzebujemy kości, bo tak jak widzieliście, zrobiłem z tych kości haczyk. Z kości można też zrobić maczugę, która jest całkiem niezłą bronią. Potrzebujemy też zgniłego mięsa z zombie, ponieważ tego używamy jako przynęty do łowienia ryb. Okej, okay, tu jest ten creeper. Nie chcę z nim walczyć. Znaczy nie chcę ryzykować. Ani tracić czasu. Dobra, ruszamy za tą rzekę. Kierujemy się na zachód. Miejmy nadzieję, że... O! Łuk! Kość i łuk.
Tak naprawdę ja nie wiem, czy będę potrzebował łuku, ale możemy zdemontować ten łuk i odzyskać z niego patyk i nić. Okej, tu chyba też będą jakieś łupy. Tam jest dżungla. A, w dżungli też być może znajdziemy wiklinę. Chodźmy w kierunku tej dżungli. To jest oczywiście ryzyko, bo mamy tam te śmiertelnie groźne, jadowite pająki. Ale zaryzykujemy. Dobra, śniadanie. I niestety oficjalnie nie mamy w tej chwili jedzenia. Czyli być może to łowienie ryb nie byłoby jednak złą opcją. Ale dobra, troszkę więcej. Kolejna sieć. Bo do wędki potrzebujemy aż dwóch. Ale tak, w tej chwili polowanie, wiklina ewentualnie. To są nasze priorytety. Wiemy, czy... Ja nie chcę wchodzić do dżungli, ja tylko będę obserwował obrzeża. O, świnia, dobra. Troszkę blisko dżungli, ale zaryzykujemy. Oczywiście musi być połączenie dżungli i wody, żeby była trzcina. O, dwa kawałki mięsa. Wieprzowina jest też bardziej kaloryczna. Czyli to jest naprawdę spoko. Dobra, nie ma tu wody. Trzymamy bezpieczny dystans od tej dżungli. I kierujemy się z grubsza na zachód, tak żebyśmy nie błądzili i wrócili do naszej bazy. Ok, czyli ta rzeka się tu zapętra. Mamy więcej świń. Nie widzę żadnej wikliny jak na razie, ale dobra, dużo więcej mięsa. Czyli będziemy mieli dwa piece. Dobra, tej nocy chyba upieczemy sobie taki kosmicznie wielki zapas żarcia. Ok, mamy cztery kawałki. Świnie się troszkę rozbiegły, idźmy w tym kierunku. Potem wrócimy i zgarniemy także i tamtą. Troszkę szkoda toporu, ale będziemy mieli naprawdę zacne zapasy jedzenia. Okej, nie widzę wikliny. Idziemy dalej. Tylko o ile się nie mylę, tam jest chyba ocean. Patrzmy też na czas, żebyśmy wrócili na czas do bazy. 6 kawałków mięsa, spoko. Tam są kury. Ja, wiecie co, nie chcę polować na te kury. Bo będziemy chcieli zwierzęta udomowić. Czyli będziemy musieli w tym celu z dziczy przyciągnąć jakieś zwierzęta. Tak więc ja nie chcę kompletnie masakrować całej populacji. Ha, żadnych bagien na horyzoncie i mamy tu ocean. Dobra, pójdźmy tu. Za chwilę skręcimy w lewo i będziemy wracać, bo to jest przed południem jeszcze, ale już powoli się zbliża. Kilka owiec. Być może wypatrzymy jednak jakiś bagna w okolicy. Troszkę wełny, czyli zrobimy sobie kolejne wdzianko. Lawa. Tylko to jest za daleko od spawnu. Lawa to jest doskonała rzecz, ponieważ od lawy możemy odpalać pochodnie i wtedy kompletnie znika potrzeba zapalarki. I też źródło światła, nie? Cały czas. Dobra, czyli wrócimy tędy. Ale nie, wtedy kierowaliśmy się na południe, czyli to jest ten sam ocean, który widzieliśmy wtedy. Czyli nie, tu nie będzie bagien. Ale dobra, troszkę więcej zwierząt upolujemy. Przynajmniej. Okej, tam jest wilk. To jest być może ten wilk, którego słyszeliśmy. O, krowa kopnęła właśnie tego wilka. Krowy wpadły w panikę, kiedy zobaczyły, że zaczęliśmy polować. A, dużo zwierząt w tej okolicy. Dobra, polujemy. Robimy mega zapasy. Wtedy będziemy mogli kilka kolejnych dni. A! A!
kurde, się przestraszyłem. Ta krowa mogła naprawdę, naprawdę nam zaszkodzić. Ile tego mamy? 10, 16 kawałków mięsa, to mi się podoba. Dobra, wracamy. Czyli tam jest nasza baza. Lekko po południu. Chyba za późno, żeby szukać tej wikliny. Czyli na północ mamy dżunglę i tajgę. Na południe mamy ocean. Na zachód też mamy ocean, a na wschód góry. Dobra, powoli, powoli zaczynam sobie budować jakiś obraz tej okolicy. Zobaczmy, jak tam cegły. I być może pozbieram nieco sieci w okolicy. Okej, wciąż się suszą, ale prawie gotowe chyba. Okej, być może zdobądźmy jakieś sieci. Kończy nam się energia. Mamy pekisz. Tak, im bardziej doskwiera głód, tym wolniej się poruszamy. W pewnym momencie nie możemy ani pływać, ani skakać, ani zadawać obrażeń przeciwnikowi. Czyli... Dobra, ja nie chcę jakoś strasznie ryzykować. Weźmy troszkę więcej drewna na opał, bo możemy mieć kiepską sytuację, w której umrzemy z głodu. Czyli tak na spokojnie poczekajmy na cegły. I potem na dwa piece będziemy piekli masę mięsa. No i wtedy kolejnego dnia będziemy mogli ruszyć na konkretną wyprawę. Tylko pytanie, w którym kierunku? Bo tajgi w tym modzie są olbrzymie. Potrafią być naprawdę ciągnąć się straszliwie. Chyba te góry. Chyba skierujemy się na wschód. Tam musi być jakaś cywilizacja. Nie, no oczywiście chodzi nam o bagna. Tak, na wschód w te góry. To będzie plan. Może jednak mógłbym zgarnąć tą sieć? Tylko musielibyśmy skakać. Znaczy pływać. Dobra, mamy jeszcze troszkę czasu. Chyba w tej tajdze widziałem jakieś sieci. I żeby nie marnować za dużo energii, układajmy sobie te półpłyty. Ale dobra, idzie dobrze, moi drodzy. Idzie naprawdę dobrze. Okej, nie widzę żadnych sieci. No, zawrócimy tędy, być może coś tu jednak wypatrzymy. Po drugiej stronie rzeki, okej. Też moglibyśmy pójść z krajem tej dżungli. Właśnie nie wiem. Bo w którejś wersji moda wiklina chyba się generowała na styku dżungli i wody. Ale być może ją to zdeaktywował. Bo tam nic nie widziałem. Cegły chyba gotowe. Tak, dobra. Okej, dwa piece. No, zróbmy coś takiego, żebym już nie marnował aż tyle energii. Dobra. Idziemy robić zapasy na wielką wyprawę na wschód kolejnego dnia. Okej, czyli tak. Tak. I tak. Przyładujemy drewno i mięso. Wiecie co, nie potrzebuję tego łuku, ja go zdemontuję na patyk i dodatkową sieć. Czyli mamy w tej chwili 3.
Też chyba wykorzystamy tą wełnę, bo to zajmuje niepotrzebnie miejsce w ekwipunku. Te różne kolory wełny. Dobra, to będzie tak, tym się zajmiemy tej nocy. Ale dobra, rozpalmy szybko ogień. Niech to mięso zacznie się piec. I jesteśmy głodni. Rozpalanie ognia też troszkę spali nasze kalorie. Gdyby to było ognisko, to moglibyśmy się nie doczekać upieczonego mięsa. Moglibyśmy umrzeć z głodu. W piecu mięso piecze się dużo szybciej. Czyli chyba jesteśmy bezpieczni. No dawaj. No dawaj, rozpalaj ten ogień. Dobra. Okej. Czyli teraz tak, wiecie co, ja zrobię wędkę. Czyli potrzebujemy do tego patyka, dwóch nici i haczyka, który mamy już przygotowany. Okej. Dajmy to tutaj i dajmy tuż obok zgniłe mięso, które jest przynętą. I pozbądźmy się tych rozmaitych kawałków wełny, robiąc tego włóczkę. Dobra, odpalmy jakąś muzykę, bo tu będzie kolejne parę minut, no niestety, robienia na drutach, które dość dziwnie, sugestywnie wygląda, ale mniejsza z tym. Dobra. Jak daleko reaktorów atomowych? No jesteśmy w epoce kamienia łupanego. Jak się zje surowe, jest ryzyko zatrucia pokarmowego i wtedy błyskawicznie pasek głodu ci spada i giniesz. W ostateczności można zjeść surowe mięso, bo wtedy może się przetrwa, ale ogólnie nie jest to dobry pomysł, to tylko w ostateczności. Ale dobra, będziemy mieli naprawdę potężny zapas żarcia. Trzepanie wełny, tak. Właśnie, teoretycznie, gdybym miał więcej kamienia, to mógłbym zrobić sufit, kamienny sufit. Po prostu mógłbym to ustawić na rusztowaniu, blok kamienny, luźnego kamienia. Użyć gliny jako zaprawy murarskiej. I wtedy mógłbym tam bezpiecznie pod tym umieszczać pochodnie. Kurde, ja chyba czegoś takiego będę potrzebował, tylko... tylko dużo więcej kamienia będziemy potrzebowali. Czyli robimy na drutach, pilnujemy mięsa. To nie jest ekscytujące, ale no kolejnego dnia ruszymy na wyprawę. Z naprawdę niezłym zapasem. Szkoda gliny? Nie, to jest... Nie zgadzam się, bo to jest jedna glina na jeden blok. A ja bym potrzebował tak naprawdę gdzieś tylko z dwóch, trzech takich bloków. Bo sufit może być drewniany. Jedynie w miejscu, gdzie bym zatykał pochodnie, musiałby być kamienny. Okej, kolejna porcja wieprzowiny. I możemy zjeść, bo mamy już famished. Czyli czas na ucztę. Karkuwy. Dobra. Skąd pomysł na nick? Kiedyś byłem fanem trash metalu. I tylko i wyłącznie dlatego. Nie miałem pomysłu na nicka, więc... wymyśliłem coś takiego. Bodajże w 2007 roku. To nastąpiło. Ile to twardnieje? Błyskawicznie. Okej, dobra, wiecie co? Ja upoluję chyba tego pająka. O, warto było. Mamy kolejną nić. I będziemy jej potrzebowali na nowy topór. Jak tam patyki. Okej. Dobra, ja się pozbędę tego starego toporu.
rąbiąc to na kawałki i zróbmy sobie szybko nowy. Dobra. Okej, okay. Czas na baraninę. I wracamy do robienia na drutach, czyli uszyjemy sobie kolejny element garderoby przy dobrych wiatrach. Tak, później by się też przydała jakaś wieża obserwacyjna. Tylko do tego byśmy potrzebowali drabiny. A w tej chwili używanie nici na drabinę to marnotrawstwo jak cholera. Tak, czyli moi drodzy, taki dalekosiężny cel w tej chwili to będzie uprawa konopi. Tak, żebyśmy mogli nie palić to, tylko zdobywać z tego włókna. Ponieważ to jest zamiennik dla nici, pajęczych nici. Może jakieś nowe ikonki dla subów? Tak, tak. Chyba nawet jedno miejsce się zwolniło. Pomyślę. Pomyślę nad tym. Okej, zaczął padać deszcz, co nie jest dobre. Znaczy, no te nasze cegły już się wysuszyły, czyli to nie jest problem, tylko ten deszcz może się przerodzić w burzę w każdej chwili. Czyli jeżeli będzie o poranku padało, to nie wiem, czy ja będę wyruszał na wyprawę. To może być troszkę ryzykowne. Zobaczymy. Jeżeli będzie padało, to być może będziemy łowili ryby. Po prostu. Czy w tym modzie są jakieś gwiazdki świątynie? Tak, oczywiście. Tylko tu jest haczyk w tym modzie, że wioski i świątynie, które znajdziesz blisko, są opuszczone. Są opuszczone. Trzeba udać się naprawdę gdzieś tam ponad 2000 bloków czy dalej, żeby w świątyniach czy wioskach znaleźć coś ciekawego. Kolejny wielki haczyk jest taki, że w wioskach tych dalekich nie ma wieśniaków. Znaczy inaczej, są, ale przeklęci. W tym modzie wieśniacy są przeklęci, to jest taki specjalny rodzaj zombie, który nie ginie, nie umiera w ciągu dnia. I który potrafi rozwalać drzwi. Tak więc, żeby tutaj odblokować wieśniaków i tym samym progres technologiczny, to jest bardzo skomplikowana sprawa. Trzeba uzdrowić tych wieśniaków, co jest straszliwie skomplikowane. Czyli trzeba tych zombie wieśniaków gdzieś tam uwięzić, nie ginąc przy tym, i przeprowadzić egzorcyzmy w dość skomplikowany sposób. Tak, żeby ich odczarować. No, w poprzednim sezonie udało nam się tego dokonać. Zobaczymy, jak będzie tutaj. A tymczasem mamy spodnie, czyli kolejny element garderoby. I zróbmy kolejny kawałek tej włóczki, w sumie czemu nie. Troszkę oczyścimy ekwipunek. I jest poranek i pada deszcz, kurde no. To jest też utrudnienie, ponieważ potwory, które są w okolicy, nie zginą. Czyli nawet wyjście poza obręb naszej posesji może być troszkę ryzykowne. W tej wersji nie zbierzesz konopi bez nożyc, wiem. Wiem. To też jest utrudnienie. Okej, okay, dobra, zobaczmy. Rozejrzyjmy się po okolicy, czy możemy na te ryby wyskoczyć. A, kurde, creeper. Czy ja chcę z nim walczyć, to jest pytanie. Chyba tak. Tylko nie chcę, żeby rozwalił nasz piękny płot. Okej, jeszcze na jednego strzała. Dobra, po nim. Czy ryzykować wyjście? To jest dobre pytanie. Na razie pilnujmy, znaczy dołóżmy tutaj jeszcze mięcha. Okej, jest szkielet w okolicy, czyli też musielibyśmy się go pozbyć chyba. Gdzie on jest? Gdzieś tu jest. A, tam jest, okej. Bo potwory nie giną, ale też się nie generują. Nie mogą zginąć, ale nowe się nie generują.
Czyli teoretycznie mógłbym wyskoczyć. Chyba tak zrobię. To jest ryzykowne, być może głupie. Być może skończy się zgonem, ale wyskoczymy szybko. Oddalimy się stąd. O! Creeperzy ostrygi i Saletra. Tak, widzicie. Po prawej stronie ekwipunku mam takie zielone. O kurde, wilk. On może być głodny, kurde. Okej, jest głodny, atakuje, kurde. Możemy zginąć. Nie mogę przegrać tej walki. Dobrze. Jednego wilka mniej, który mógłby nas zaskoczyć. Dużo gorzej nas zaskoczyć. Dobrze, że go wypatrzyliśmy w sumie teraz. Ale dobra, mamy creeperzy ostrygi, czyli. Dobra, no nie, mniejsza z tym. Narządy creepera, które nam się przydadzą, ale mamy też saletrę, której możemy użyć na surowym mięsie i wtedy nie ma ryzyka zatrucia pokarmowego. Takie mięso jest mniej odżywcze, ale nie jest trujące. Czyli to jest dobra rzecz w sytuacji awaryjnej. Dobra, spróbujmy łowić ryby. Czyli zakładamy na wędkę mięso zombie jako przynętę i miejmy nadzieję, bo szanse na połów są większe w trakcie deszczu, że coś złowimy. W sumie to ja chyba zaraz pójdę dołożyć do pieca i załadować kolejną porcję mięsa, zanim zgaśnie. Czy co, zróbmy to. Miejmy nadzieję, że tu już więcej creeperów się nie czai, bo mielibyśmy problem. A chyba jest ok. Kurde, już chyba zgasło. A, w mordę. Ale dobra, możemy dołożyć te dwa pięki, czemu nie? Idziemy łowić. W takim razie. Nie chcę ryzykować wyprawy, tak jak mówiłem, bo. Ten deszcz może przerodzić się w burzę, a w trakcie burzy. Mogą generować się potwory, nawet jeżeli to jest środek dnia. Pytanie, czy ta rzeka jest wystarczająco duża, żeby tu były ryby. Też niestety nie mogę patrzeć na czat, bo muszę oczywiście wpatrywać się w ten spławik. Może lepiej tu gdzieś? No, za blisko byłem, może? Biorą czy nie biorą? Chyba nie biorą. Nie. To trzeba by poczekać chyba na pełnię księżyca. Też chyba o poranku i wieczorem dobrze biorą. Dobra, coś innego zrobimy. Weźmy troszkę z tych sieci, troszkę drewna i troszkę tych sieci z drugiej strony rzeki. Za płytko? A, to jest problem w takim razie. Ale nie jestem pewny. Ja w takich poprzednich wersjach, w takich rzekach łowiłem. Bez większych problemów. Dałem przynętę? Tak. Jest czerwone na tej wędce, czyli to jest oznaczenie, że jest przynęta. Nie chcę za bardzo się oddalać od bazy, bo... Burza, tak jak mówię, jest spore ryzyko. Wtedy musielibyśmy szybko pruć z powrotem do nory. Most przez rzekę? Tak, właśnie tak myślałem, chyba zrobię. Ja chyba nawet za chwilę zetnę drewno i zrobimy z tego most. Źle haczyk? Nie, zrobiliśmy wędkę, czyli to jest dobrze.
Dobra, weźmy troszkę tego drewna, zróbmy ten most i być może spróbujemy jeszcze troszkę łowić. Bo ja chciałbym zweryfikować, czy faktycznie nie jest tu zbyt płytko przypadkiem. Bo jeżeli tak, no to możemy mieć problem. Bo ja liczyłem na te ryby. Jeżeli nie będziemy mogli łowić łatwo ryb tuż obok bazy, to będzie problem. Czyli chciałbym zweryfikować, czy faktycznie płycizna, czy tu jest zbyt płytko, czy też nie. Dobra, to powinno chyba starczyć na most oraz na... A, zresztą i tak mamy dołożone, nie? Do pieca. Dobra, walnijmy ten most gdzieś tutaj. No, zróbmy nawet coś takiego. Tak więc cywilizujemy troszkę ten świat, bardzo niebezpieczny świat Better Than Wolves. Zabraknie? Dobra, może być. Spróbujmy po raz kolejny tego połowu. Dobra, poczekajmy trochę. O, dobra, jednak biorą. Okej, dobra, spoko. Mamy rybę. Dobra, idźmy za ciosem. Nie mamy nic lepszego do roboty. A zbudujemy nasze zapasy jeszcze nieco bardziej. O, pogoda. Tylko jest po południu, czyli nie ma sensu ruszać na wyprawę. Okej, pytanie co teraz? Ja być może wydobędę troszkę tego węgla, który gdzieś tu był. Jest? Tak, zróbmy sobie jedną pochodnię, która może być teoretycznie przydatna potem. I żeby zrobić tą pochodnię, potrzebujemy proszku węglowego. Tym zaostrzonym kamieniem to możemy jedynie wydobyć ten proszek. Tak, żeby zrobić jedną grudkę węgla. Niestety, nie mamy kilofa, musimy dłubać kamieniem. No ale miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni. Dobra, krótki być może, wiecie co, obchód po okolicznych jamach. Być może wypatrzymy jeszcze jakieś żelazo. A, być może tam? Mamy jeszcze odrobinę czasu. Okej, tu jest pełno gliny, jakby co? Jeszcze więcej gliny. O, widzę, masę żelaza tam widzę chyba. Okej. O, dobra! Aha, być może to będzie całe żelazo, którego potrzebujemy. Bo mamy jedną grudkę. I jeden proszek, czyli... To będzie drugi proszek. Czyli potrzebujemy jeszcze czterech. Okej, tu są trzy. Czyli prawie. A, czyli żeby mieć dłutko, będziemy potrzebowali tylko... jednego kawałka rudy. Rutenia, spodobał ci się Better Than Wolves? Się wciągnąłeś? No w pełni rozumiem, to jest naprawdę, wszystkim polecam. Mod jest bardzo trudny, niewybaczalny, ale jest satysfakcja, wielka satysfakcja, jeżeli pomimo tego poziomu trudności coś się udaje. Dobra, wracamy szybko, bo robi się ciemno. Szkoda, że padał deszcz. Tego dnia ten dzień nie był do końca produktywny. O zachodzie słońca bardziej biorą, tak więc ja chyba jeszcze zaryzykuję i spróbuję coś złowić. Oczywiście nie chcę być zbyt blisko wody, żeby kałamarnice mnie nie wciągnęły pod nią. O kurde! O w mordę! O! Dobra. Idziemy do nory.
Nie lekceważmy bezlitosnego świata Better Than Wolves. Tam była kałamarnica. Jeżeli tu jest ktoś, kto nie ma doświadczenia z Better Than Wolves, kałamarnice wypływają na powierzchnię, kiedy jest ciemno i wciągają z odległości kilkunastu bloków pod wodę. Gdzie oplatają się dookoła głowy, duszą i zagryzają na śmierć. Ja prawie zginąłem tutaj. No ale dobra. Czyli tak, ile mamy tego mięsa? Trzy kawałki. Ja w jednym piecu przetopię kolejny kawałek żelaza. Tak, a w drugim będziemy piekli mięso. To jest chyba plan, dobry plan. Czyli... Tak. Potrzebujemy nowej rozpalarki. Czy nie myślałem o zbudowaniu schodków jak w poprzedniej serii? Ale jakich? Jakie masz schodki na myśli? Okej. Okay. Czyli wieprzowina prawie jest jedzona, no ale spoko. Ogólnie jestem zadowolony i z tego co się orientuję, to możemy chyba zostawić ten kawałek żelaza tutaj. Zobaczmy. A nie, jednak nie. Byłem przekonany, że on dał opcję, że można to zostawiać na ziemi, ale... Może to? Może ruda? A nie, też nie. Może tak? Okej. Czyli się pomyliłem. A, cegieł nie można z powrotem na zwykłą glinę przetworzyć, to będzie warto pamiętać. A, i ekwipunek. Kończy się miejsce. Niestety. A, właśnie, kurde, zapomniałem o tym. Kolejna rzecz, moi drodzy. Przypominam, że tutaj nie można stołu rzemieślniczego zrobić z desek w tym modzie. Żeby mieć stół rzemieślniczy, który odblokuje inne receptury niż 4x4, znaczy 2x2, żeby mieć ten stół, trzeba mieć pieniek drzewa. Nie taki pieniek, tylko najniższą część faktycznego drzewa. Z tego, przy pomocy właśnie tego dłutka, można wytworzyć stół rzemieślniczy. Ok, tak więc ja chciałbym mieć to idealnie jak najbliżej naszej bazy, naszej kryjówki. Czyli musi tu wyrosnąć, po pierwsze musi tu wyrosnąć drzewo i potem musimy ściąć to drzewo i z pieńka zrobić stół. Tak więc ja zrobię coś takiego. Miejmy nadzieję, że jedno z tych drzew szybko wyrośnie. I tak, no i zrobimy sobie z tego stół, kiedy tylko będziemy mieli dłutko. Ok, czyli jeszcze ta ryba będzie do upieczenia. I nawet wrzucimy tutaj... Tak, po tej rybie wrzucimy też ostatni kawałek mięsa, żelaza. I dołożymy tutaj troszkę tej kory i trocin. Tego mamy od groma. A ścinając pieniek tym do pieńków... chodzi ci o niszczyciel pieńków? Nie, on niszczy. Nie, jedyny sposób, żeby zrobić w tym modzie stół rzemieślniczy, to musi być najniższa część drzewa, które wyrosło, i trzeba użyć dłutka, na które składają się cztery kawałki tego żelaza. Okej. Mało kamienia. Tylko nie chcę tu kopać. Na razie to będzie troszkę ryzykowne chyba. Chociaż tu to mogę wykopać. O, jest kamień, spoko. Ale poczekajmy najpierw na tą rybę. Czyli wrzucimy ten ostatni kawałek żelaza.
A, tylko może być może warto już myśleć o jednak potencjalnym zgonie. I jeżeli bym tu zginął, żebyśmy coś tu na nas coś czekało. No nie mamy, niestety, nie mamy skrzyń. Tak więc ja nie mogę tutaj nic zostawić, ale możemy zrobić coś takiego. Zróbmy sobie nowy topór. I ten topór, moi drodzy, wbijamy. Jeżeli. Nie wiem, czy tak mogę. Tak, wbijamy w tą drewno. Tak więc, jeżeli tu wrócimy kompletnie z niczym, no to przynajmniej będzie jedno narzędzie. Bardzo pomocne. Dobra, poranek za chwilę. Czyli dołóżmy tutaj troszkę więcej opału. Ok, jeszcze dwa patyki chyba powinno być ok. Dobra, i ruszamy na wyprawę. Ok, mamy pająka, to jest źródło nici, czyli. Jeżeli to możliwe, tego upolujmy. A, pluj nam, kurde. O, mordę. Plujną, ale. Ok, straciliśmy sieć, niestety. Zróbmy kolejny topór i ruszamy na wyprawę. Okej, okay. A w mordę creepery. Dwa. Trzy? O kurde, to może być problem. Jak to rozegrać? Okej. Ja nie chcę walczyć z nimi, będziemy musieli uciec. Zróbmy coś takiego. Bieg, zostawmy szybko w tyle te creepery. Zbierzmy te łupy, które się da. Okej, okay, biegną za nami. Ale za chwilę powinniśmy je zgubić. I ruszamy na wyprawę. W góry. Tak więc kierunek wschód. I liczymy na to, że znajdziemy bagna. A konkretnie wiklinę. Ponieważ tego potrzebujemy, żeby robić pierwsze pojemniki. Przy okazji będziemy polowali na jakieś tam zwierzęta, bo w tej okolicy powinno być tego pełno. Tylko pytanie, czy ja chcę się wspinać na te góry. Podskakując spalimy mnóstwo energii, ale dobra. Mamy masę jedzenia, to więc chyba możemy sobie na to pozwolić. Czyli 11 kawałków mięsa łącznie. Tak, ale dlatego właśnie góry są fatalne. I nie warto tworzyć na początku w górach bazy. Dopóki się nie ma odnawialnego źródła pożywienia. Mam nadzieję, że to będzie tego warte. I że. O, dobra, jest pełno zwierząt. Co jest plusem? Czy będą bagna po drugiej stronie? Dobra. Plus jest taki, że możemy dobrze się rozejrzeć po okolicy. Pójdźmy tędy, być może upolujemy kilka świń i rozejrzymy się nieco bardziej po okolicy. Równiny, tajga. Okej, dobra, możemy naprawdę dobrze się rozejrzeć po okolicy. Poczekajmy, aż teren się wygeneruje. Ale nie widzę bagien. Okej, okay, jak pójść dalej, bo nie chcę już za bardzo skakać po tych górach. Chyba zejdziemy tędy. I troszkę minimalnie zboczymy z kursu. Okej, okay, nici, czyli tu były aktywne pająki. Okej, okay, tą świnię możemy dość łatwo. Uważajmy, żeby nie spaść. Ale tą świnię chyba zabiliśmy tym jednym ciosem, bo spadła z dość dużej wysokości. A, okej, okay, tu są potwory. Tu mogą być potwory. Szybko chwyćmy tą wieprzowinę i spadamy stąd. Bo w tych ciemnościach mogą się potwory generować. I dobra, kierujemy się z grubsza na wschód cały czas, tak żebyśmy mogli potem wrócić. I mamy oko na bagna.
wypatrujemy, okradał. Okej, czyli mamy wciąż przedpołudnie. Moglibyśmy teoretycznie zawrócić i wrócić do naszej bazy. Ale nie, chyba ruszymy dalej. Chyba zaryzykujemy i ruszymy troszkę dalej, zabunkrujemy się na noc. Okej, pustynia. Pustynia to jest przeciwieństwo bagna w sumie. Wioska. O, dobra, zobaczmy wioskę. Ona jest oczywiście opuszczona. Tam nie będzie ani skarbów, ani wieśniaków. Ale zobaczymy. No nie wiem, zobaczymy. Idziemy odwiedzić tą wioskę. Okej, pekisz, trzeba coś zjeść. Czyli jesteśmy na południowy wschód, jakby co? Też szkoda mi tych zwierząt, bo jeżeli ja tu przenocuję, to te zwierzęta zostaną zmasakrowane przez potwory. Troszkę marnotrawstwo. Ale tak, oczywiście jest to wioska opuszczona, czyli nie ma tu żadnych upraw. Opuszczone budynki. Księgi, właśnie pytanie. Jedyne co cenne może tutaj być, to chyba księgi. Czy ja mogę zdobyć drabiny? Jeżeli mogę zdobyć te drabiny, to już jest warte, ten wypad był tego wart. Okej, dobra. To mi się podoba, dobra. Czy będzie tu więcej drabin? Powinno być. Ale duże to. Czy mogę tu wejść w ogóle? Dobra, tu nie ma drabiny. A, też szkoda mi czasu, bo chciałbym wrócić do bazy. Tak, żeby te zwierzęta nie poginęły w nocy. A płot mogę? Czy mogę płot? Nie, tak dobrze nie jest. Płot niszczymy i odzyskujemy jedynie trociny. Okej, księgi są, jakby co? Dobra, wiecie co? Wrócimy tu jeszcze. Dobrze będzie to miejsce pamiętać. Okej, teraz... Okej, żeby się nie zgubić, kurde. Czyli szliśmy na wschód. Czy musimy wrócić tu? Tędy? Szliśmy na wschód, czyli musimy tędy iść, nie? Kurde, ale nie, to mi nie pasuje. O, w mordę, naprawdę się, kurde, straciłem orientację w terenie? Nagle? Nie, no szliśmy na wschód, muszę iść na zachód, nie? Mamy czas, czyli chyba wrócimy. Drabiny, coś niesamowitego? Tak, bo żeby zrobić drabinę, to ja potrzebuję odgroma nici. Jeżeli ja zdobywam za darmo 4 drabiny, to jest super, bo mogę zrobić sobie wieżę. Mogę zrobić sobie piwnicę. To bardzo ułatwi nam życie. Okej, spalam bardzo dużo kalorii płynąc i to troszkę wolno idzie. Dobra. Czyli o ile się nie mylę, to musimy iść na zachód, troszkę na północ. Ale mogę się mylić. Chwila, my nie byliśmy na tej górze?
Kurde, to zaczyna mi się kaszanić, bo... Ha, teren mi mówi jedno, ale... Kierunki geograficzne mówią drugie. No, według kierunków baza powinna być gdzieś tam. Ale tamta góra wyglądała strasznie znajomo, tak jak tamta, z której schodziłem. Znaczy, to by było idiotyczne, gdybym się zgubił. To było naprawdę porażka na maks... A nie, tam byłem, na tej górze, czyli dobrze, idę spokojnie. Spokojnie, spokojnie, sytuacja pod kontrolą. Wiemy, co robimy. Tak, no i to jest chyba też ta rzeka, nad którą jest nasza baza. Dobra, tylko musimy się spieszyć, bo słońce powoli zachodzi. Może szybko jeszcze jedną owcę. Tak, bo musimy wrócić do bazy, ale chyba damy radę. Okej, nie mam żadnego topora. O kurde, nie mam nici. To jest problem. Dobra, miejmy nadzieję, że jakoś się dokulamy do bazy. Mamy jeszcze minutę? Czy coś koło tego? Możemy być dość daleko. Okej, w mordę, tu nie ma zwierząt. Jeżeli ten wilk jest głodny, to po nas, bo ja nie mam topora. Omińmy go szerokim łukiem. Tam są owce niedaleko, ale on teoretycznie może być głodny. Ale nie chcę ryzykować. Nie mam topora. Ten topór jest... prawie się rozpada praktycznie. Ale dobra, jest nasza baza. Sytuacja pod kontrolą. Czyli niewielki rekonesans. Wciąż nie ma bagien w okolicy. Ale dobra. Używając tych drabin będziemy mogli sobie zrobić wieżyczkę do łowienia ryb w nocy. Ja na pewno chciałbym to zrobić, zanim będzie kolejna pełnia, ale do tego czasu... Do pełni mamy jeszcze chyba trochę czasu. Okej, drzewka zaczynają rosnąć. Mamy chyba też... Powinniśmy mieć dwa kolejne wypieczone kawałki żelaza, tak? Czyli, moi drodzy, potrzebujemy jeszcze tylko jednego. Potrzebujemy też pieńka. I będziemy mieli stół rzemieślniczy. A to otworzy zupełnie nowe możliwości. Wtedy tak naprawdę zaczniemy też budować chyba powoli z kamienia. Zrobimy sobie tą podłogę kamienną. Czyli będziemy mogli tu zatykać pochodnie. Tak, dobra. Progres. Bardzo udany stream. Nie zginęliśmy. Mamy dużo więcej zasobów. Znamy troszkę okolice. Dobra. I mamy dokładnie godzinę 21, czyli na dzisiaj, moi drodzy, kończymy. Wielkie dzięki za uwagę.